Cześć, ja jestem Anton i dzisiaj po raz kolejny będę gonił swoje marzenie. Prawdopodobnie w kontekście zbliżającej się fuzji robię nierozsądnie, no ale. Jednak zanim do tego przejdziemy, pokażę Wam najpierw moje postępy w misjach na Mariusza, ponieważ jest to kolejny czempion, który daje mi się ostatnio we znaki na live arenie, więc stwierdziłem, że skoro nie mogę go pokonać, to dołączę do posiadaczy Mariusza. Przycisnąłem, i jestem już tuż przed połową ostatniego etapu misji. Aktualnie zbieram w dungeonach mityczne przedmioty, i to na tym skupiam się ostatnio w grze. Oprócz tego odebrałem podczas tego CVC Ramantu. To całkiem sporo punktów dla mojego klanu i świetny czempion dla mnie. Mam już pomysł, jak go zbudować. Na pewno będę chciał ubrać go w set pinpoint. I zobaczę, jak sprawuje się na arenie. Nie wiem jeszcze, czy wskoczy na szczyt kolejki czempionów do zrobienia. Tam jest jeszcze Tuchanarak, jeszcze nie skończyłem Nekreta, ale na pewno będzie bardzo wysoko. Jednak nagrywam ten film, ponieważ w trakcie CVC mamy progresywne szanse i to na czempionkę, na którą czekam już bardzo długo. Nie pamiętam już, ile razy próbowałem ją wylosować, czy na 10X, czy na progresywnych szansach. Dotychczas mi się to nie udało. Ale ponieważ, jak być może pamiętacie, jestem bardzo głęboko w Mercy na kredy. Mam ich kilka. Jest jeszcze trochę czasu, zanim wystartuje kolejna fuzja. Dlatego pomyślałem, że sprawdzę, czy dzisiaj, czy to będzie ten dzień, kiedy szczęście się do mnie uśmiechnie. Po tylu próbach, być może wreszcie bogowie RNG będą mi sprzyjać. Oprócz Harimy na tych progresywnych szansach mamy do zdobycia jeszcze Freję, ale ponieważ to nie jest ostatnia szansa na tą czempionkę, ona będzie do wylosowania normalnie w szardach. Być może kiedyś uda się na nią trafić. Martyr też jest świetna. Mam ją, używam na Firenice między innymi. Vivalda nie mam, ale też nie jest złym czempionem. Natomiast Harima. Harima to zupełnie inna jakość. To meta czempionka, świetna na arenę, bardzo mocna na hydrę. W zasadzie nie ma słabych stron. Byłbym przeszczęśliwy, gdyby w końcu trafiła na moje konto. Dobrze, nie przedłużam. 500 kredów. Jedno marzenie. Zaczynamy. Zaczynamy na rozgrzewkę od odlicza. To nie jest zbyt dobry czempion, ale wygląda nieźle. I to już 31 szard. Bez legenda jest i nie jest to Harima. To jest Jetni. To jest jetnik, której fuzję zrobiłem. To jest jetnik, którą już raz wylosowałem z sharda, więc to jest moja trzecia jetni. I to na nią zmarnowałem Mercy. Klikamy. To jest, to jest w tym momencie Rage Summon. Słuchajcie, to nie może tak być. Czuję, że popełniłem duży błąd, ale idę w to. Idę w to po prostu. No to jest dramat, to jest dramat. Ejszma, ok, gdzieś tam do fuzji Mikage, no fajnie. To naprawdę, to naprawdę jest kolejny, A legenda i jest! Jest, to jest to, ja nie wiem jak to się stało. Harima, bardzo miło mi, arigato pani Harimo, witamy na koncie. To jest, słuchajcie, Roller Coaster. ja nie wiem i moje... To nie na moje nerwy, to nie na moje nerwy, ja już po prostu byłem załamany. Nie wierzyłem, nie wierzyłem w to po tych 31 szardach, kiedy było bez legendy, że w ciągu trzech szardów uda się wylosować jeszcze jakąkolwiek legendę. A nie mówiąc już o tym, że to będzie ta legenda. Nie róbcie tego w domu, słuchajcie, to, to naprawdę musicie najpierw wziąć coś na uspokojenie. Ja teraz sobie idę zaparzyć jakąś melisę. To nie na moje nerwy, to nie na moje nerwy, ale po prostu spójrzcie na te skille, spójrzcie na te skille, co się tu dzieje. Trzy ataki na A2, świetne A1, aktywacja A3 po zabiciu kogoś na A2. No to jest, to jest ten kit po prostu mówi bierz mnie na arenę. No i ten pasyw, który jeszcze obniża wszystkie uszkodzenia, jakie zadają nasi przeciwnicy, naszym czempionom. No. Nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, że to się tak skończy. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. To wymaga jakiegoś świętowania. Nie wiem, co wymyślę, ale jeśli Wasz Sammon też był szczęśliwy i wylosowaliście jakąś legendę, i jeśli to była ta legenda, którą chcieliście, koniecznie podzielcie się tym w komentarzach. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Lecę świętować. Dzięki. Cześć!